Dzień dobry, ponownie u mnie. Witam się z Wami serdecznie dzisiaj i jak widzicie, witam się z Wami z łazienki, ale nie będzie tutaj farbowania włosów. Włosy są świeżo pofarbowane, no świeżo, no jakieś 3 tygodnie, myślę, 2 tygodnie. Także tutaj nie będzie dzisiaj żadnego... Takie rzeczy właśnie się dzieją w łazience. Ale w każdym razie nie będzie tutaj dzisiaj farbowania włosów. Stwierdziłam, że zaczyna się dzisiaj dzień, zaczyna się piękny dzień, ma być ładna pogoda, więc spędzimy sobie dzisiaj troszkę czasu. Ostatnio było tak u mnie z tym czasem nie do końca, więc tutaj jakby wracam do regularnego dodawania filmów. Troszkę mi się te dni przesuwały i przez to no raz był film w środę, raz był w czwartek, raz w piątek, czasami nawet wpadały w sobotę, ale tutaj wracamy do naszego standardowego publikowania, czyli był to zawsze czwartek i tak też tutaj mówię, wracamy, a dzisiaj, tak jak widzicie, przychodzę jak na razie z łazienki, po prostu zaczyna się dzień, więc stwierdziłam, że dzisiaj mam trochę więcej czasu, nałożymy sobie maskę. Maskę mam z Veoli Botanica. Mam już ją dłuższy czas. Bardzo fajna, taka bym powiedziała, nawilżająca. Ona ma mi się tutaj działanie też chyba przeciwstarzeniowe, ale no ogólnie ona się tak właśnie fajnie wchłania w tą skórę i naprawdę zostawia ją nawilżoną. Co prawda trzeba ją trzymać całe 20, prawie 20-25 minut na twarzy, więc no jest to trochę długo, ale nie ma tu... Nie mam z tym w sumie, słonię sobie tylko, ups, tak sobie zaczniemy ten dzień, nadając sobie pięknego glow i potem sobie myślę, zrobimy jakiś wspólny obiad, pojedziemy na zakupy, spożywcze zakupy, no a potem to się okaże. Pokażę Wam mój truskawkowy update, bo jestem z tego totalnie w ogóle dumna, jak rosną moje truskaweczki w tym roku. Ale to później. Na razie tutaj dokładam jeszcze troszeczkę tej maski na czoło. I zostawiam ją na 20-25 minut, tak jak mówiłam przed chwilką. I idę się potem kąpać i przyjdę. Zrobimy sobie jeszcze szybki dzienny makijaż, ale taki naprawdę mega szybki, bo dzisiaj ogólnie raczej mam zaplanowane bycie w domu, więc nie muszę tutaj jakoś wielce się malować, ani stroić. A na zakupy spożywcze to ja w ogóle przeważnie jeżdżę bez makijażu, ale mam fajną nową maskarę i chciałabym ją sobie przetestować, także przez to dołożę sobie po prostu też coś na twarz. No, więc nie przedłużając tego już bardzo długiego wstępu, bierzcie coś do picia i do jedzenia, no i spędźmy sobie wspólnie ten piękny, piękny dzień, 26 stopni, to mi się podoba. A teraz tutaj jednak mała zmiana planów, wyszło ogólnie tak piękne słońce i stwierdziłam, że nie pojadę na zakupy, to mam ochotę jeszcze sobie pochillować na tarasie, więc przebrałam się tutaj w strój, na twarz oczywiście poleciało SPF, czapka na głowę, co by mi to tutaj nic, wiecie, żadne promienie słoneczne na głowę tak mocno nie dawały. No i idę sobie pochillować trochę, jeszcze najpierw na tarasie i potem dopiero pojedziemy na zakupy. Śniadanie zjedzone, kawusia już wypita, oczywiście potem będzie jeszcze cappuccini, no bo musi być cappuccini w wolny dzień, wiecie, że uwielbiam. No, a teraz śmigam w takim razie na taras i idę się troszeczkę poopalać, przybrązowię sobie troszeczkę tą skórę, żeby była taka, wiecie, piękna i świetlista i brązowa na lato. No, troszkę czasu dla siebie przyda mi się dzisiaj, taki odpoczynek, naprawdę fajnie, cieszę się. No dobra, wróciłam. Tak jak mówiłam, czas się troszeczkę teraz już ogarnąć. W sumie za długo to sobie nie posiedziałam na tym dworze, bo no zaszły chmurki, w sensie jest ciepło, ale wiecie, zrobiło się już teraz takie niebo za chmurami, ale to nic, no może trochę coś tam mnie chwyciło, ale chyba nie bardzo, bo już jakiś tam podkład mam ogólnie po ostatnim krótkim wolnym, jak też pogoda dopisała, no ale to już było ze 2-3 tygodnie temu jakoś myślę. No w każdym razie pomaluję się na szybko, bo chcę jeszcze podjechać do Jeska, zobaczyć ramy. Nie wiem, czy widzicie, za mną mam nowy obraz, nowe dwa i jeszcze mam oprócz tego 4, ale tamte nie są takie duże. Chcę tutaj na tej ścianie za mną mieć taką, wiecie, fajną galerię.
Jakby to ja tutaj jestem ubrana, żeby nie było, tylko wypomaluję się na szybko, użyję sobie dzisiaj tego podkładu. Jeszcze w ogóle muszę sobie dzisiaj zrobić paznokcie. Całkiem już sobie teraz skróciłam i chcę zrobić sobie po prostu bazę z Indigo, tą wiecie, taką proteinową. Ona jest taka delikatnie, lekko mleczna, że to praktycznie wygląda tak jak naturalne paznokcie, bo ja ogólnie przez cały czas, teraz przez ostatnie no już kilka lat nosiłam żel na paznokciach i ogólnie wszystko spoko, tylko że wiecie, jak się robi samemu żel, no to to zawsze niestety jednak trochę dłużej trwa. I tak właśnie stwierdziłam, że w sumie może teraz sobie wrócę po prostu do hybrydy, no i żeby tak jakby sobie zacząć, no to zacznę sobie po prostu od takiej naturalnej bazy z indigo proteinowej, na to nałożę top, no i zobaczę, jak mi się to będzie trzymało, bo ja już kiedyś też nosiłam hybrydę, tylko że niestety u mnie się hybryda no nie do końca na paznokciach trzymała. W każdym razie jak przeszłam na żel, no to wszystko mi się trzymało super, w sensie mi w ogóle mega szybko rosną paznokcie, więc hybryda była spoko rozwiązaniem, no bo nie trwało tak długo, żeby zrobić sobie ten chciałam powiedzieć makijaż paznokci, no tą stylizację paznokci, ja może w ten sposób to określam. Przejeżdżam sobie tym podkładem na powieki, ze względu na to, że po prostu chcę mieć dzisiaj, tak jak mówię, mega taki delikatny look, więc widzicie, nawet tego niczym nie wzmacniam, nie daję żadnej bazy pod spód, nic, bo bardziej mi tutaj zależy na wyrównaniu po prostu delikatnie tego kolorytu, bez żadnych większych tutaj makijaży. I nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy będę dzisiaj to pudrować, czy po prostu sobie spryskam mgiełką. Zaraz zobaczę, jak będę miała ochotę. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że właśnie hybrydę, no wiecie, jednak robi się szybciej, a zwłaszcza no, ja robię sobie ogólnie samą paznokcie, więc robienie żelu no, czasami trwało no, już dosyć długo, powiedzmy delikatnie, bo jednak no, ten żel, wiecie, nie, on... wezmę sobie ten korektor. I wiecie, ten żel jednak no, troszeczkę dłużej się utwardza i trzeba jednak go bardziej troszeczkę opracowywać niż hybryda, ale poza tym to mi w ogóle szybko bardzo rosną paznokcie i mnie już, powiem szczerze, po 2 tygodniach mega denerwują moje paznokcie, bo już, no chyba, że mam takie naprawdę mega, mega krótkie, no to załóżmy, że mogłyby być 3 tygodnie, ale ogólnie, no jak takie właśnie średnio długie albo średnio krótkie można by określić, no bo takie wiecie, delikatnie po prostu za opuszek, no to 2 tygodnie i mnie już zaczynają denerwować te paznokcie, nie wiem, po prostu tak mam, rosną i widzę ten odrost potem już i nie wiem, to tak w ogóle nie estetycznie wygląda potem, jak ten pazur odrasta się z tego taki wiecie, no odrost nieładny, brzydki, także no muszę sobie dzisiaj zrobić, także ściągnąć już sobie całe, w ogóle ściągnęłam poprzedni żel i dlatego nie zwracajcie proszę dzisiaj uwagi na paznokcie. No, a jeśli jeszcze chodzi właśnie o ramy, no to muszę jechać dokupić i chcę zobaczyć w Jisku, bo te 2 ramy mam zamówione z Amazona na 50 na 70 cm, a potrzebuję mniejsze i niestety tej marki nie było już takich ram. Jak wiecie, ja mam ogólnie tak głównie złote dodatki. Akurat ta srebrna donica ze mną była w prezencie, ale chcę tak jechać dobrać, nie chcę zamawiać przez internet, bo wiecie, no nie każdy złoty jest złotemu równy, także no zobaczymy. No dobra, zaraz Wam pokażę, mam nową maskarę i mam nowy właśnie tutaj blush z Maybelline, nie wiem czy już to widzieliście, Maybelline wypuściło coś takiego. Sama jestem ciekawa, jak to będzie się zachowywało na polikach. Są, były bodajże, o ile się nie mylę, ze 4 odcienie w Rossmanie. Ja wzięłam sobie w ogóle takie ciemne. O Jezus, wiecie, że ja bardzo lubię róże w kremie. I ten w ogóle kolor jest taki zupełnie inny. On jest, tam odcień nazywa się 06. Ale Wam powiem, że on jest taki... No nie wiem, jak ja patrzyłam w sklepie, to mi się wydawało mega ciemne, ale wiecie, zawsze w tych Rossmanach jest ciemniej niż tak jak to potem wygląda naturalnie i ogólnie tak właśnie też było i w tym przypadku, więc w sklepie mi się wydawał ciemny, ale mówię, dobra, ryzykuję, mam wszystkie, wiecie, róże, mam już takie różowe, jak piękny był też koralowy, ale mówię, weźmy coś innego, coś nowego, wypróbujmy coś fajnego, no i tak oto też wybrałam właśnie ten róż, także zaraz sobie do niego przejdziemy, zrobię sobie tutaj tylko szybko jakieś brwi, coś i żeby już tutaj nie przedłużać i zaraz nałożę sobie z Wami ten blush.
No dobra, jak widzicie, dosłownie pomalowałam sobie, jak tutaj można zauważyć, jednym cieniem całą powiekę i tym pisaczkiem sobie przejechałam tylko końcówki brwi. I teraz, jeszcze nim przejdziemy do tego różu, bo zapomniałam o tym przed chwilką Wam powiedzieć, że mam jeszcze maskarę i maskara jest też z Maybelline, jest nowa i jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała. Najpierw maskara, potem róż, zrobimy to dzisiaj odwrotnie niż zawsze. I zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało i czy maskara się w ogóle utrzyma. I jestem jej bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jak wygląda szczoteczka? Jest już coś, co ja lubię. No ale dobra, nie będzie tutaj makijażowego filmu. Ma być szybki test po prostu z Wami na żywo mojej nowości, moich dwóch nowości. No i zobaczymy, jak ona się tutaj sprawdzi na oku. Dobra, jest i pierwsza warstwa, i jedna warstwa. Nakładam na drugie oko. Dam Wam oczywiście informację w opisie, czy ona się odbije, czy ona się nie odbije. No bo tego też jakby nie mogę teraz już od razu tutaj wiedzieć, ale no przekonamy się. Jak na razie efekt jest bardzo fajny. Powiedziałabym nawet, że moja panorama z L'Oreala może mieć czasami konkurentkę i będzie to bardzo możliwe, że ta maskara, jeżeli się nie odbije, pięknie rozdziela rzęsy, wydłuża i też delikatnie je pogrubia, także coś, co ja lubię. I szczoteczka jest fajna, jest precyzyjna, mimo że ma krótkie te włosie, to naprawdę fajnie się ją maluje. Także no tutaj szybki test na żywo okazał się udany, co mnie już bardzo cieszy i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał oczywiście ten róż. Taki kolorek. Nie bójmy się go, nie bójmy. Nakładam najpierw na rękę, potem na twarz. Nie będę tutaj dawała od razu z aplikatora, bo boję się troszeczkę. Nie wiem, jak to się zachowa na twarzy. Powiem Wam, że bosko. Patrzcie ten efekt. Taki naturalny, delikatnie złocony. Ja wiem, że to miał być vlog, a nie film makijażowy. Spokojnie, nie będzie. Dokładam tutaj jeszcze troszeczkę. Może mogłam faktycznie zaaplikować z aplikatora. Może dla porównania zaaplikuję na drugiej stronie prosto z aplikatora. No ale patrzcie ten efekt, jak to fajnie wygląda. Samo tak naprawdę naturalnie. No oczywiście ja teraz dowaliłam drugą warstwę, więc automatycznie wiadomo, że będzie nam się to robiło mniej naturalne, ale przepięknie, naprawdę. Taki rozświetlający, nadający kolor. Myślałam teraz na ręce, jak już go miałam, że jednak będzie to dosyć ciemne, ale nie, wygląda pięknie. Dobra, powiem Wam, że on delikatnie zastyga, więc jednak chyba lepszą opcją jest nakładanie go na rękę niż na, od razu na polik, żeby po prostu zdążyć to wszystko sobie na spokojnie wyblendować. Także, ale ogólnie super, właśnie jeszcze dodatkowo zastygający, więc nie będzie nam tutaj spływał. No, jestem tutaj bardzo, bardzo mile zaskoczona tym produktem. Dawajcie znać, czy już go znacie, czy już go też widzieliście. Jestem bardzo ciekawa, może macie inne kolory. No tutaj super, super, naprawdę, mega mi się podoba. Makijaż już mam ogólnie zrobiony, dzisiaj już nic więcej tutaj nie nakładam i idę się w takim razie przebrać, no i pojadę na te zakupy. No i oczywiście jeszcze nim pójdę się przebrać, no to spryskam sobie tą mgiełką z maka, żeby to jednak delikatnie się utrwaliło. Jednak ta maska tutaj, ta mgiełka utrwala ten makijaż. Niech ta skóra sobie dzisiaj oddycha. No to teraz lecę się już przebierać. Ja już przebrana, śmigam rowerem, więc mogę Wam pokazać tutaj moją wymagającą stylówkę, czyli po prostu spodenki, oczywiście moje kampusy i taka koszulka z lnu, kupiona chyba bodajże w zeszłym roku na wyprzedaży w H&M-ie, jakby kogoś interesowało. No i oczywiście mój tutaj plecak, bo wiecie, na rower to wygodniej z plecakiem. I tak właśnie teraz śmigam, zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć, czy mi się nic nie uda znaleźć i co tam w ogóle kupię. No i oczywiście dam Wam update, jak wrócę do domu, czy udało mi się coś znaleźć, czy w ogóle jest coś fajnego i ciekawego, czy raczej nie bardzo. No, także do zobaczenia za chwilkę.
Oczywiście już wróciłam. Żadnej ramy nie dostałam, takiej jakbym chciała, więc stwierdziłam, że poprawię sobie humor. Wyciągnęłam sobie ciasto, miałam je upieczone wcześniej, ale zamrożone. Do tego maliny polane sosem truskawkowym. Także no, tak sobie tutaj zrobię małą przerwę kawusiową. Przy okazji w ogóle pochwalę się od razu moim zakupem ostatnim z Action. Patrzcie ten kubek. No po prostu boski. Przepiękny. Taki. No do cappuccino po południu jest po prostu idealny. Ze złotymi tutaj wykończeniami. No, duży, fajny, pojemny. Szkoda, że nie było do niego podstawka, ale nie było po prostu ogólnie w ogóle tych. Właśnie mam pomysł na film i będę go wrzucać i będzie to film właśnie z moim haulem zakupowym. Też z Action, ale tam kupiłam dosłownie chyba dwie czy trzy rzeczy. Fajne, oczywiście było dużo fajnych rzeczy tam też, ale nie kupiłam, ale mam też film z Temu. Zrobiłam tam spore zamówienie już drugi raz. No i Wam pokażę, co tam zamówiłam i jak to w ogóle będzie wyglądało. Paczka już czeka, więc sobie zobaczymy, a ja teraz sobie zjem to moje ciastko. Kawał ciasta. Ale to nic, dzisiaj poćwiczone. Dobra. Lubię bardzo mega w ogóle te sosy z SFD. One są odtłuszczone, ale tak mają smak, bo czasami te sosy bez kalorii, no to jest po prostu sama woda, ale tutaj na szczęście tak nie ma. Także jeśli ktoś chilluje i pije kawkę, no to chillujmy sobie razem. I właśnie ogólnie szkoda mi tych ram. Byłam w Bielsku, podjechałam tutaj jeszcze do Kika, bo mam akurat też niedaleko. Mówię, może akurat coś tam będzie, ale nie, sam taki wiecie. No nic fajnego tam nie było. A w Bielsku było dużo z kolei ram, ale tylko czarne i białe, więc też taka trochę lipa. No i znalazłam właśnie ramki, tylko że w H&M-ie i w H&M Home. No i muszę trochę poczekać, aż będzie jakaś akcja rabatowa, no bo tak to wiadomo, nie? Chyba 25 euro jedna rama kosztuje. No ramy zawsze jakby dużo kosztują, ale ja tutaj kupiłam na Amazonie te duże chyba za 24, a tutaj w H&M-ie 25 małe, także no na razie jeszcze poczekam i zobaczę, a chciałabym, mówię od razu, jak już wezmę te 4 ramy, żeby tak samo wyglądały, no. Także zobaczymy. No nic, będę sobie teraz dalej zajadać to i potem Wam pokażę mój update truskawkowy. No. Dobra, pojedzone. Idę Wam pokazać mój update, jeśli chodzi o truskawki. Pamiętacie, jak sadziłam truskawki? O Jezu, co mi się tutaj stało? Przewróciło mi się drzewko, wieje jak nie wiem, dzisiaj masakra. Ale w każdym razie, pamiętacie, jak posadziłam sobie truskawki? Pokazywałam Wam to na vlogu. Więc tutaj przychodzę się pochwalić, jakim dobrym ogrodnikiem jestem. Tak, proszę. Są tu już dwie pierwsze gotowe, czerwone do zjedzenia. Tam są dwie następne i tutaj są następne. No, muszę na to zrobić zbliżenie, żebyście to po prostu widzieli. No, czy wy to widzicie? Widzicie, jak mnie duma rozpiera z tych truskawek. No. Będzie co jeść i nakwitną następne, to jest jeszcze w tym wszystkim najlepsze, że kwitną cały czas następne. Gdy już się tam czaję oczywiście, żeby wyjść. Tu jest moja druga sadzonka. No, także jestem z siebie naprawdę zadowolona, powiem Wam. Zwłaszcza, że to są ponoć, akurat kupiłam taką odmianę, która niby tutaj odrastać na nowo. Także ciekawa jestem, jak to faktycznie będzie, czy to tak faktycznie będzie. To jest jeszcze moja sałata. Aha, no i w planach na dzisiaj mam pomalowanie drugiej takiej skrzynki właśnie. A także sałata też mi tutaj rośnie, już muszę powoli ją zrywać, bo inaczej będzie miała za mało miejsca. Mam oczywiście jeszcze pomidory, ale pomidory na razie coś powoli, powoli w tym roku się docieramy. W zeszłym roku tak mi urósł krzak. Wy sobie tego nie wyobrażacie. Ja miałam ten krzak praktycznie, że do sufitu, prawie 2 metry mi urosło, bo nie wiedziałam, że trzeba je podcinać z góry. No, ale na razie tak, no na razie mam jednego pomidorka. No, kamero, wyostrz, no.
Na razie jest jedna, a to mają być koktajlowe, także no tutaj widzę, że już kwitnie następna. I następna, to już trzeba by urwać, żeby nie zabierała nam tutaj mocy. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy coś wyjdzie, się okaże. Nie będę robić teraz paznokcie, bo mówiłam Wam, że dzisiaj jest owocny dzień i dużo planów. Także nie będę robić te paznokcie, jak teraz wyglądają po prostu tragicznie. To idę zrobić jeszcze najpierw tą skrzynkę, przemalować ją na czarno. Gerdziu, przywitaj się. Dawno Cię nie było. Dawno się nie pchałeś do obiektywu. Teraz Ci pokażemy. Gerdziu. Kocie mruczenie zaliczone, a teraz pokazuję Wam tą skrzynkę. Skrzynkę mam taką i ona wcześniej też była taka i ona będzie czarna. Także biorę się za to, żeby mi to w sumie wyschło, to może zdążę dzisiaj właśnie jeszcze te pomidorki przesadzić sobie do tej skrzynki. No, zobaczymy, czy mi się to uda, czy mi to wyschnie, czy nie. Także zabieram się za malowanie skrzyni. I potem paznokcie. A jak widać róż, maskara się nie odbija, a róż trzyma się, no tak jak mówiłam, naturalnie. Także tak, jestem teraz znowu na dworze. Wróciłam, stwierdziłam, że pomaluję sobie tą skrzynkę na dworze, żeby się nie uwalić. No w sensie nawet jak się coś uwali, to tak jest karton, no ale na dworze jakoś tak wiecie, świeże powietrze, fajnie, ładna pogoda, to w sumie czemu by nie, teraz znowu słońce wyszło. Także sprzęt już mam przygotowany na kartonie. Mam tutaj w ogóle taką właśnie farbę. To mi zostało jeszcze z mojego DIY-u, kiedy robiłam tą przebudówkę, nie wiem jak to powiedzieć, reaplikację, czy jak to tam nazwać tego obrazu. No i drugą dokupiłam właśnie też w Action. Także spoko, spoko. Takie coś czarne. No i zabieram się. Zaraz zobaczycie efekt po. Ciekawa jestem, ile mi to czasu zajmie. Jest teraz godzina w 2:30, więc no zobaczymy, kiedy skończę. Dobra, zabieram się, żeby nie było, że zajmie mi to pół dnia. Nie, no nie zajmie, ale dam Wam zaraz update, ile mi to zajęło. Troszeczkę tego tutaj jest, no bo jednak każdą tą deseczkę trzeba dojechać, ale jakby easy, że tak powiem. Z umyciem pędzla, no zajęło mi to 40 minut, także myślę, że w miarę spoko. Farba też tutaj z tego Action sprawdziła się elegancko. Tak jak mówię, słońce co chwilę zachodzi, wychodzi, zachodzi, wychodzi. No nic, także czekam, aż dokładnie mi to tutaj wyschnie. Tak. I w sumie nie wiem, czy tutaj o czym jeszcze Wam tutaj opowiedzieć. No, teraz mnie w ogóle jakoś z Pani trochę przymuliło. Ale nic, nie śpimy, lecimy, nie? Jak to się mówi, wiadomo. Idę w takim razie zacząć chyba robić te paznokcie. No, tak myślę, że tak zrobię. Obiad oczywiście w międzyczasie już zrobiony. Nie uwieczniałam już, jak gotuję, ale no, wyszło bardzo smacznie. Myślę, całkiem spora porcja mi tutaj wyszła, ale najwyżej zostawię. Ciekawe, raczej nigdy mi się to nie zdarza, no ale dzisiaj spaghetti bolońskie. Enjoy. Uwielbiam. Oh. No dobra, pojedzone. Najadłam się, jak nie wiem, tym makaronem. Oczywiście zjadłam wszystko, to było wiadome, ale najadłam się na fulla. I tak, najadłam się, chwilkę odpoczęłam i zrobiłam sobie te pazy. Wyglądają w ten sposób, mega naturalne. Miałam ogólnie nałożyć tylko tą bazę z indigo właśnie, proteinową, ale mam jeszcze taki też lakier właśnie hybrydowy z Semileka, 5 w 1. I one są ogólnie bardzo spoko, mają takie naprawdę bardzo delikatne mleczne kolory i przez to on jakby troszeczkę wpada w tutaj taki brzoskwinkowy, bo to jest właśnie taki delikatnie brzoskwiniowy kolor. Mam też właśnie też taki delikatnie różowy, też bardzo ładny. Tak, i skróciłam sobie na maksa, bo ostatnio miałam dłuższe te paznokcie i tak mnie potem denerwowały, a już w ogóle po tygodniu to była jakaś masakra. Jak urosło, to po prostu
Mówię, nie. Tak wkurzało i cały czas potem troszeczkę się bałam, żeby mi czasami nie odpadły albo coś takiego. Potem już wiecie, 3 tygodnie prawie je miałam, więc nie. Nawet guzika nie mogłam zapiąć. Wkurzało mnie to dosyć mocno. No, także teraz są małe króciaczki. W międzyczasie wyschła już to moja skrzynka. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jeszcze dzisiaj dam radę zrobić te kwiaty. Po pierwsze, zrobiłam już sobie te paznokcie, więc trochę by mi tutaj było szkoda. A po drugie, już po prostu mi się trochę nie chce. Leciałam, potem jeszcze musiałam oddać jedną paczkę, więc jechałam znowu na zakupy, można powiedzieć, bo przy okazji wjechałam jeszcze oczywiście do sklepu, bo zapomniałam wcześniej kupić ręcznika do kuchni. No i wiecie, to jest tak denerwujące, jak coś się gotuje i nie ma tego ręcznika papierowego. Nienawidzę tego. Troszkę dzisiaj przeleciało. No, a jeśli tylko mało chodzi o update, no to widzę, że maskara się nie odbija. Ja nie podrobiłam tutaj jakoś super tych łuków brwiowych, w sensie tej okolicy, a ona mimo wszystko fajnie się tutaj trzyma. Natomiast jeśli chodzi o róż, no to wyciera się ładnie, tak naturalnie. Cały czas go jeszcze widzę. Nie wiem, czy tak będzie widać w kamerze, bo to zawsze troszeczkę też zabiera tej intensywności, ale ogólnie wydaje mi się, że widać, że nadal jeszcze jest tutaj właśnie na twarzy. Bardzo ładnie się wyciera, naprawdę. I tak sobie myślę, że w sumie to już na dzisiaj zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten wspólnie spędzony dzień. Trochę tutaj widzieliście mojego jedzenia, trochę zrobiliśmy sobie makijażu i ogrodu. No i nie było w sumie tutaj zbytnio stylówki, no bo zasada stylówka, krótkie spodenki i t-shirt, no to taki wiecie, naprawdę stylówka na szybko. Tak, i miałam wziąć kamerę, chciałam Wam pokazać trochę po drodze, jak jechałam właśnie na rowerze, ale no właśnie nie wzięłam tej kamery i potem w sumie stwierdziłam, że w sumie to się trochę jednak spieszę i... No i tak jakoś wyszło, że nie pokazałam Wam tutaj te okolicy na rowerze, ale to nic straconego, jeszcze na pewno będę tutaj miała jakieś tury, drogi rowerowe i wtedy sobie weźmiemy kamerkę, znaczy ja wezmę kamerkę, no i pokażę Wam tutaj może w mojej okolicy troszkę i parku, i zieleni, i pięknej pogody, i wiecie sami jak to jest. No, a na dzisiaj to już wszystko i życzę Wam pięknego dnia, dobrej nocy i miłego wieczoru. Kliknijcie w subskrypcję, jeśli macie oczywiście ochotę i dajcie łapeczkę w górę. Tak, no i czekam oczywiście na Wasze opinie, jeśli chodzi o maskarę i o... róż, jeżeli znacie i macie inne kolorki na przykład, to dajcie znać, jaki macie odcień. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki.